Tłusty czwartek już za kilka dni, więc dzisiaj przygotujemy wspólnie pączki. Pączki troszeczkę odtłuszczone, ponieważ będą one pieczone w piekarniku i oczywiście będą bezglutenowe. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka na moim kanale. Żeby przygotować bezglutenowe pączki pieczone w piekarniku, musicie naszykować około 260 g mąki, mąki do wypieku chleba, na przykład Mix B. Dodatkowo 100 g mąki migdałowej, 100 ml mleka, mleko musi być cieplutkie, ale zaraz Wam powiem o tym coś więcej, około 15 g drożdży świeżych, 4 jajeczka, około 30 g masełka, około 40 g cukru, tu mamy cukier brązowy, może być też biały. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej te pączki odchudzić, to możecie dać jeszcze mniej cukru. Dodatkowo do wypełnienia naszych pączków mamy powidła, to są akurat powidła węgierkowe z Łowicza i pół łyżeczki soli. Wszystkie te składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Teraz Wam pokażę, jak przygotować zaczyn na nasze pączki z piekarnika. Słuchajcie, żeby zrobić zaczyn, żeby te pączki nam wyszły, musicie najpierw ugrzać 100 ml mleka. Gdy to mleko będzie ciepłe, ale nie gorące, musicie tutaj wrzucić jedną łyżkę mąki, tej mąki, którą macie naszykowaną wcześniej, oraz jedną łyżkę cukru. Dodatkowo oczywiście drożdże, tak żeby wszystko nam rosło. Taki zaczyn zostawiacie na około 10-15 minut w ciepłym miejscu pod ściereczką i czekacie. Myślę, że mleko mamy już w odpowiedniej temperaturze, więc wrzucamy tam składniki, o których mówiłam Wam wcześniej, czyli łyżka mąki, łyżeczka cukru, i drożdże. Drożdże kruszymy na mniejsze kawałeczki. Wszystko mieszamy. Składniki muszą nam się połączyć w całość. Gdy już wszystko będzie jednolite, taki zaczyn zostawiacie na około 10-15 minut w ciepłym miejscu pod ściereczką. Zastanawiacie się, dlaczego pączki pieczone w piekarniku, a nie smażone w głębokim oleju? Jak już Wam wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, staram się ograniczyć tłuszcz, cukier, tak żeby chociaż troszeczkę tych zbędnych kilogramów zrzucić. Dlatego w tym roku postanowiłam zrobić takie fit pączki, troszeczkę odchudzone, ale czy do końca fit, to już sami zdecydujecie. I tak, mamy tutaj mąkę, dosypujemy mąkę migdałową do tej do wypieku chleba. Dajemy cukier i sól, pół łyżeczki, troszeczkę na oko. Teraz łączymy te składniki w całość. Ja mam rękawiczki, więc pozwolę sobie to wszystko zrobić ręką. Mamy tutaj taką małe takie wgłębienie i teraz będziemy do niego dodawać składniki mokre. Masełko będzie na samym końcu. Najpierw dodamy jajka. Jajka też w temperaturze pokojowej. Pamiętajcie też o zaczynie. Nasz już wyrósł chyba odpowiednio, więc możemy go Wam pokazać. Prezentuje się on w ten sposób. Zobaczcie, zmienił swoją konsystencję. Jest bardziej gęsty. Widać, że drożdże zaczęły działać. Jeżeli nie będzie on tak wyglądał, to znaczy, że albo mleko było za ciepłe i drożdże straciły swoje właściwości. I myślę, że to jest chyba jedyny powód, jaki może Wam nie być po prostu zaczyn. Partiami dodajemy tutaj do mąki, do jajek i łączymy w całość. Jeżeli lubicie bardziej słodkie wypieki, to możecie dodać oczywiście więcej cukru. Ale pamiętajcie też, że do tych pączków dojdzie nam dżem, powidła, to co lubicie. I kolejna porcja.
Jeżeli jeszcze nie jesteście na grupie dla osób na diecie bezglutenowej, grupie, którą stworzyłam i gdzie jest już prawie 40 tysięcy osób, to serdecznie Was zapraszam. Oczywiście link wrzucę w opisie tego odcinka. Dajcie też znać, co Wy będziecie tworzyć na Tłusty Czwartek. Może faworki, może wypróbujecie właśnie te pączki. Jeżeli tak, no to możecie wrzucić jakieś zdjęcie albo dać znać, czy przepis się Wam podobał, czy pączki się udały. Możemy odstawić na bok. Takie pączki będziecie mogli podać albo z cukrem pudrem, albo z lukrem. Ja się jeszcze zastanowię, z czym będą dzisiaj. Oczywiście do lukru będziecie potrzebować cukier puder i cytrynę. Masełko dodamy na samym końcu. Jeszcze troszeczkę powyrabiamy tutaj to nasze ciasto na pączki. Jak już takie ciasto wyrobicie, to ono znowu będzie musiało wyrosnąć. Zostawiacie w ciepłym miejscu pod przykryciem, pod ściereczką na około godzinę. No niestety, wypieki drożdżowe mają to do siebie, że potrzebują czasu, potrzebują czułości, no i ciepła. Zobaczcie, ciasto nie przelega, taką kuleczkę zostawiamy na około godzinę pod przykryciem, tak jak Wam wspominałam wcześniej. Będziemy teraz formować nasze pączki. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to po prostu rozwałkować ciasto na około 1,5 cm wysokości, wykrawać z niego na przykład szklanką okrągłe kawałki ciasta, nadziewać je jak pierogi i kręcić kuleczki. My zrobimy to troszeczkę w inny sposób, po prostu będziemy odrywać po kawałku ciasta, robić sobie w rączce taki kawałek, który nadziejemy właśnie powidłami i będziemy sobie takie kuleczki formować, które odłożymy tutaj na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Jeżeli będziecie formować pączki drugim sposobem, to warto by było ręce troszeczkę natłuścić olejem. Ja tutaj mam już troszeczkę takiego oleju przygotowanego. Po prostu w ten sposób natłuszczacie dłonie, żeby ciasto nam się lepiej formowało. Otworzyć można już drzem. Miejcie naszykowaną łyżeczkę i po prostu mniej więcej tej samej grubości, właśnie takie kółeczka robicie w dłoni. O. Bierzecie łyżeczkę powideł, konfitury bądź dżemu, może być własnej roboty, jeżeli macie takie zdolności. I teraz musicie to zawinąć, złączyć brzegi. Teraz formujecie kuleczkę. Uważajcie, żeby Wam ten drzem nie wyleciał i odkładacie pączusia na papier. Nigdy nie robiłam takich pączków w piekarniku. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować i że docenicie. Jestem też ciekawa, jakie inne przepisy na pączki znacie. Jak szukałam czegoś, co moglibyśmy zrobić dzisiaj wspólnie w kuchni, to znalazłam też przepis na pączki z serem, serem chudym, ale wybrałam właśnie ten i troszeczkę zmodyfikowałam go pod nasze potrzeby. Nawet bardzo go zmodyfikowałam, więc już nawet nie można go nazwać przepisem, który znalazłam, ponieważ taką inspiracją były różnego rodzaju przepisy glutenowe. I ja na przykład w kuchni też rzadko używam mąki migdałowej, a akurat tutaj przy tych pączusiach wydaje mi się, że ona jest dobra i że uzupełni ten wypiek. Zastanawiam się, czy te pączusie będą z lukrem, czy z cukrem pudrem, ale myślę, że po prostu posypiemy je pudrem, a jeżeli Wy będziecie mieli ochotę przygotować sobie lukier, no to zrobicie to. Nikt Wam nie broni w własnej kuchni robić to, na co macie ochotę. Zobaczcie, takich pączków wyszło nam 9 sztuk z tej ilości produktów, które Wam pokazałam wcześniej. Kolejne rośnięcia, to znaczy zostawiacie znowu pod przykryciem w ciepłym miejscu, tak gdzieś 20-30 minut, a później już obiecuję, że wrzucimy je do piekarnika, który będzie nagrzany na 180 stopni i te pączki wrzucimy na środeczek piekarnika, grzanie góra-dół. W przepisie były 4 jajka, więc czas wykorzystać te czwarte. Tutaj mamy już wyrośnięte pączki,
które będziecie musieli teraz posmarować roztrzepanym jajkiem. Każde po kolei. Wkładamy do piekarnika na około 15-20 minut. Musicie sobie zerkać. Myślę, że będziecie widzieć po tym, jak pączki wyglądają, czy są już w porządku. Pamiętajcie, żeby nie przetrzymać ich za długo, żeby nam po prostu się nie spaliły i nie były twarde. Właśnie wyciągnęliśmy pączusie z piekarnika. Zobaczcie, one wyglądają właśnie w ten sposób. Za chwilę jednego przełamiemy, pokażę Wam środek. Jak one troszeczkę wystygną, posypię je cukrem pudrem. Wy możecie też dać lukier, co wolicie. W środku się dopiekło. Jak widzicie, powideł jest sporo. One nie wyglądają jak te standardowe pączki z reklamy, ale są smaczne i mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis i dacie znać, czy Wam też smakowało. Troszeczkę może one wyglądają jak drożdżóweczki z powidłami, ale myślę, że taka alternatywa na tłusty czwartek w wersji bezglutenowej będzie w sam raz. Spróbujmy.